Siemano mordy, ja jestem Defa. Dzisiaj, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale. Tym razem przetestujemy sobie najlepszą możliwą reprezentację Polski dostępną w FIFA 18 Ultimate Team. Rzućcie okiem na to idraskę i powiedzcie, co o niej myślicie. Mamy tutaj nawet jedną kartę specjalną, mimo tego, że mamy dopiero drugą drużynę tego dnia. Jest tutaj Łukasz Fabiański, który za wyczyny na linii bramkowej dostał właśnie kartę specjalną. I kto wie, może po dwóch kolejnych spotkaniach w eliminacjach Mistrzostw Świata do grona zawodników drużyny tego dnia dołączy Robert Lewandowski. Liczę na jego popisy strzeleckie w dzisiejszym meczu i także w meczu z Czarnogórą. Mam nadzieję, że tutaj popiszemy się jak najlepszym bilansem, jeśli chodzi o ten skład. Zagram sobie trzy spotkania, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj mam standardowo Grosicki, Boszczykowski, Zieliński, Kryowiak, Lewandowski, Milik na szpicy, oczywiście, mimo tego, że niestety jest kontuzjowany. Lewa strona jest Rybus, później mamy Glika, Pazdana, Piszczek i Łukasz Fabiański na bramce. Także skład sam w sobie wygląda naprawdę bardzo ładnie, mamy cztery gwiazdki. Przez to chyba, że zaniżyłem po prostu ocenę zespołu srebrnymi, brązowymi kartami, które są na ławce rezerwowych. No i tyle, moi drodzy, dziękuję za oglądanie, zapraszam do łapkowania jak coś. A teraz startujemy z meczem. No i na wstępie, moi drodzy, chciałem jeszcze sprawdzić, jak wielu z was wierzy w sukces reprezentacji Polski w dwóch kolejnych spotkaniach, czyli z Armenią oraz Czarnogórą. Jak wierzycie w to, że Polska odniesie zwycięstwo, zostawcie łapkę w górę. Jak nie, zostawcie łapkę w dół. Zobaczymy, jak wielu z was wierzy w sukces polskiej reprezentacji w dwóch kolejnych spotkaniach. A teraz zaczynamy i mam nadzieję, że ta jedenastka będzie grała tak dobrze, jak po prostu wygląda, bo skład sam w sobie jest naprawdę świetny. Szkoda, że tego Jędrzejczyka zrobili na kartę srebrną, z tego względu, że po prostu ta karta byłaby złota, w tamtej chwili była złota po prostu i mielibyśmy cały polski skład złoty. Niestety tak nie jest, bo po prostu no nie ma, szkoda. Okej, mamy pierwszego przeciwnika, zobaczmy, co tutaj jest. Ulala, mamy tu bardzo bestialskie Premier League. No i to naprawdę bardzo bestialskie, bo jest tu ma Antonio. Mamy tutaj Zachę, jest tutaj Lanzini, który podobno jest podobny do mnie. Nie wiem, czy ile w tym prawdy. Jest tutaj Kane, Rudiger, Fabiański, nawet jest tu polski akcent na bramce. Zobaczymy, jak reprezentacja Polski spisze się w tym pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że dobrze. Oj, Fabian, pierwsza bardzo ładna parada. Kurde, muszę przyznać, że troszkę się drewnianie gra naszą obroną. Ofensywa wygląda bardzo ładnie, ale jeśli chodzi o obronę, jest troszkę... No jest tutaj po prostu... Czego oczekiwać więcej, no bo ani Pazdan, ani Glik no nie należą do najszybszych obrońców. Przez co troszkę jest dyskomfort, jeśli chodzi o po prostu poruszanie się w defensywie. Do środka mamy pole karne, jest tu Boszczykowski, który mija się z piłką. Ja myślałem, że to idealnie na jego głowę leci teraz. Ładnie, Piszczek. Dośrodkowanie na lewego, nie ma, piłka nie przeszła. Arek Milik, lewa noga, uderzenie, znowu Lewandowski, dobitka i to nie ma gola znowu. Słupek, ja nie wierzę, ej, tutaj to powinno być 1-0 co najmniej. Oj, oj, oj. Bardzo nieciekawy faul Lanzini, to będzie najprawdopodobniej strzał, albo podanie, chyba to będzie strzał. Uderzenie Lanziniego i mamy ładną paradę Fabiana. Lewandowski, może w końcu to będzie ta sytuacja, lewy, kręcona piłka, po dłuższym słupku uderzenie i to musiało być. W końcu okno, mamy pierwszą bramkę Roberta Lewandowskiego i potwierdza się to, co niektórzy ludzie mi pisali właśnie na czacie, że to, co Robert Lewandowski wyprawia prawą nogą z dystansu, to jest po prostu jeden wielki cud. Zobaczcie, piękna kręcona piłka, okienko, Łukasz Fabiański w tej sytuacji, bez szans. Oj, oj, Lanzini uderzenie, no i niestety Polska na kontry to nie jest kompletnie przygotowana, jest za wolny skład, jeśli chodzi o defensywę. Niestety, no po prostu mamy remis po jednym z takich w sumie pierwszych strzałów. Dobra, mamy zakończenie pierwszej połowy, na ten moment jest wynik 1-1 i tak jak wspominałem wcześniej, zmieniam formację, Arek Milik schodzi, zobaczymy, jak spiszemy się w składzie na trzech środkowych pomocników. A skład będzie wyglądał tak, jak widzicie teraz, w tym momencie. Zieliński, Linety, Kryowiak, to jest na środek pola, Grosicki, Lewandowski, Błaszczykowski, to jest nasza ofensywa, obrona pozostaje bez zmian, zobaczymy, jak się będzie grało lepiej po prostu. Lewy, lewa noga, prawa noga, uderzenie Lewandowskiego i to jest bramka na 2-1. Serio, jego prawa noga to jest po prostu, no nie wiem, cud świata. Piszczek, dystans, uderzenie, Łukasza Piszczka, o Jezu! Jak w najlepszych czasach w Borussii Dortmund, zobaczcie na tego gola, Łukasz Piszczek! Co zrobił teraz nasz prawy obrońca, były napastnik oczywiście. I teraz się pokazało właśnie, że gościu, jeśli chodzi o strzały z dystansu, to ma po prostu jeden wielki, potężny strzał. Zobaczcie, jak genialnie to uderzył. No po prostu piękne. Mikel Antonio, 3-2. Kurde, ta karta jest niesamowitą bestią. Mieliśmy kilka sytuacji, po których mogło być 4-1, przepraszam. Niestety, skuteczność zawiodła i teraz niewykorzystane okazje właśnie się zemściły.
3-2 i robi się bardzo nieciekawie, bo jest 12 minut do końca. No i stało się, moi drodzy, kończymy to spotkanie. Wynik 3-2 dla naszej polskiej reprezentacji. Zawodnikiem spotkania oczywiście Robert Lewandowski, który zaliczył w tym meczu 2 trafienia. Łukasz pisze, genialna bramka, chyba najładniejsza w ogóle w tym spotkaniu. No i trzeba przyznać, że jeśli Robert Lewandowski będzie tak skuteczny jak w tym meczu, no to jego karta inform może być naprawdę prawdopodobna, jeśli chodzi o te dwa kolejne spotkania z Armenią i Czarnogórą. Zagrajmy drugie spotkanie i zobaczmy, jak spiszą się chłopaki w drugim meczu. No i teraz, moi drodzy, mała ciekawostka. Zobaczcie, że Karol Inetti pojawił się dopiero w 45 minucie na boisku, a został zawodnikiem spotkania 9,5 ocena, najlepsza ze wszystkich. I to dlatego, że po prostu zaliczył w tym meczu dwie asysty. Karol Inetti, cóż za wejście do pierwszego składu po 45 minucie. No, trzeba przyznać, że chłopak spisał się naprawdę genialnie, jeśli chodzi o to spotkanie. Ciekawa sytuacja, tak w ogóle gramy drugie spotkanie i po raz drugi gramy przeciwko Polakowi. Jest to skład, który nazywa się Dan X, a jego nick to jest Dan Koksik. Także mamy tutaj naprawdę bardzo szybką ofensywę z Bundesligi i może tutaj być ciężko opanować właśnie naszą defensywę, z tego względu, że troszkę wolna, ale postaramy się jak najlepiej, żeby po prostu wygrać to spotkanie, mimo tego, że no nasza defensywa jest troszkę wolniejsza od jego ofensywy. Także zaczynamy. Robert Lewandowski, ładnie, prawa noga, uderzenie na bramkę i to jest gol! 7 minuta, moi drodzy, mamy strzał Roberta Lewandowskiego i tak w sumie dodać do tego. I założyłem też stroje reprezentacji Polski. Zobaczcie na ten genialny strzał Roberta. No gościu jest w niebiańskiej formie, jeśli chodzi o ten skład. Okej, Błaszczykowski, techniczne uderzenie i powinno to być 2-0. No gdyby nie to, że niestety lewa noga to jest gorsza noga Błaszczykowskiego. Ładnie, Lewandowski, techniczne uderzenie, mamy 2-0, 17 minuta, Robert Lewandowski naprawdę w przedpotężnej formie, dwie bramki w 17 minut. No gościu, jak on tak będzie strzelał dzisiaj, to ja po prostu chcę usiąść i oglądać to spotkanie, serio. Ładnie, Lewandowski, ale to teraz zrobił Robert i to jest sytuacja sama, samo uderzenie lewą nogą, czy to będzie gol? No niestety, słabsza noga tutaj dała się we znaki. Ładnie. Bardzo ładnie. Teraz zagranie do środka. Lewandowski, czy to będzie jego hat-trick? Uderzenie, nie ma bramki. Milik, dobitka. Ja nie wierzę. No brakowało może kilka centymetrów w lewo i byłby gol. Oj. Tak na dobrą sprawę to jest taki pierwszy poważny strzał na bramkę niestety. Forsberg strzelcem bramki 2-1. Okej, moi drodzy, mamy zakończenie pierwszej połowy. Mamy na ten moment wynik 2-1 dla nas po dwóch bramkach Lewandowskiego. Jedyne co musimy zrobić tutaj to zmienić formację. No i zobaczyć, czy Karol Inetti spisze się tak samo dobrze jak w pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że tak. No ale panie i panowie, zobaczcie na statystyki tego meczu. Po dwóch strzałach celnych niestety mój przeciwnik ma jedną bramkę, z czego tego drugiego strzału nawet nie pamiętam, więc najprawdopodobniej nie był ciekawy. Fabian! Coś ty zrobił! To miało być wybicie piłki zaraz po odebraniu jej! Ja nie wierzę! To powinno być wybicie piłki! Zobaczcie, co Fabian zrobił! Nabił tutaj Wernera! Co tu się stało? No, by takich sytuacji w prawdziwym meczu nie było jak teraz. Ładnie, Błaszczykowski, uderzenie na bramkę! No nie, Kuba! Kuba, proszę cię, no! Proszę cię! Nie marnuj takich okazji! Te rzuty różne w tej FIFA to jest po prostu, no przesadzone są strasznie. Miałem trzech obrońców do obrony, oni po prostu się rozbiegali na boki. Werner po prostu biegł, nic więcej. Dobi! Tak jest! 3-3, moi drodzy, 9 minut mamy na to, żeby wyjść na prowadzenie w tym meczu. Dawać, panowie, spinamy dupy i strzelamy bramkę. Łukasz Piszczek, drugi gol w drugim spotkaniu. Instynkt napastnika dalej jest, mimo tego, że większość kariery grał na obronie. Aj! Lewandowski, 4-3, moi drodzy, hat-trick Roberta! Cóż za historia tego meczu, przegrywaliśmy! I w ostatnie 10 minut udaje nam się wyjść na prowadzenie. Lewandowski, 5 bramek w dwóch spotkaniach. O Boże, kurde, gdyby tak wyglądała forma Lewandowskiego w tych dwóch kolejnych meczach, to powiem wam, że ten zawodnik na 100% dostanie kartę inform. I trzymajmy kciuki, żeby ten zawodnik właśnie taką formę miał w tych dwóch meczach. Lewandowski na dłuższym słupku, jest właśnie dośrodkowanie na niego, uderzenie Lewandowskiego, wybija to prosto z linii. To powinna być jego czwarta bramka. Ja nie wierzę. Co tu się stało? Kurde, z linii, praktycznie z linii to wybił. Piłka
dla Roberta Lewandowskiego. Okej, moi drodzy, przed nami trzecie i zarazem ostatnie spotkanie. Zobaczymy na ten skład, który jest tutaj. Mamy w tym momencie tanią Premier League. Chicharito, Arnautowicz, Oxley, Chamberlain jest tu, Klasen, Carrick nawet się znalazł. Carricka to w sumie jeszcze w składzie Ultimate Team jeszcze nie widziałem ani razu, także jest to mój pierwszy raz z Carrickiem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na boisku. Wydaje mi się, że Carrick jest troszkę za wolny jak na środek pomocy, no ale przekonamy się za chwilę, jak to będzie wyglądało w trakcie meczu. Lewandowski, może zakręcimy jakąś piłeczkę, lewe uderzenie? No nie, ja nie wierzę, to jest drugi słupek w ogóle, albo trzeci w tych dwóch meczach. Zagrania Błaszczykowskiego, ładne podanie do Kuby. I teraz co możemy zrobić? Możemy to do środka na dłuższy słupek, tam jest Lewandowski, który to uderzy po dłuższy słupku albo poda do Milika, który nie trafi w bramkę. Serio? Arek, nie wracaj do formy z Euro. Ładnie Lewandowski, lewa noga po dłuższym słupku, uderzenie lewego i to jest kolejna bramka. 1-0, 23 minuta. Robert Lewandowski. Ładnie Grosialdo, prawa noga, uderzenie i to jest 2-0, dokładnie tak, Lewandowski do bramki dorzuca jeszcze asystę. Pierwsza połowa za nami, mamy na ten moment wynik 2-0, także bardzo spokojne prowadzenie, mój przeciwnik nie miał zbyt dużo takich naprawdę ciekawych sytuacji. Grosicki w tym meczu asysta oraz bramka, z tego co wiem, Lewandowski dokładnie tak samo, więc fajna dyspozycja w ogóle całej lewej strony naszego ataku. Przy okazji w międzyczasie padła mi kamerka, więc będę musiał kontynuować na tej. Uderzenie, no i w sumie pierwszy taki porządny strzał kończy się wynikiem 2-1. Niestety te strzały po dłuższym słupku są bardzo OP, przez co bramkarz w większości no nawet się nie rzuca, tylko po prostu puszcza tą piłkę, żeby sobie wleciała. Grosicki, uderzenie po dłuższym słupku, znowu lewa noga. To powinno być 3-1. Ja nie wierzę, tyle akcji psujemy tutaj, że to jest masakra. A to się może zemścić i wtedy będzie nieciekawie. Oh my god, czyli najprawdopodobniej padły serwery PlayStation Network. Tak dla pewności jeszcze się upewnię, czy to czasem nie jest mój internet. No więc tak, internet ja mam. Sprawdźmy sobie jeszcze dla pewności, czy PlayStation Network nie padło. Standardowo, wygrywasz wynikiem 2-1, jest praktycznie koniec tego meczu, bo była chyba 87 minuta, przez co rozłącza cię w ogóle z PlayStation Network i przegrywasz to spotkanie przez to, że cię rozłączyło. Co za piękna akcja. No nie wierzę. Także moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Pamiętajcie o tym, żeby zdecydować, czy Polska wygra te dwa kolejne spotkania, zostawcie łapkę w górę, albo po prostu przegra jeden z nich, zostawcie łapkę w dół. Zobaczymy, jak wielu z was wierzy w sukces polskiej reprezentacji właśnie w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Dziękuję za uwagę, jak macie jakieś propozycje co do kolejnych materiałów, napiszcie info w komentarzu. Do zobaczenia pod kolejnym filmem, trzymajcie się, miłego dnia, miłego meczu, jak najwięcej bramek, jak najlepszej formy naszych zawodników. Do zobaczenia, pa pa, cześć, elo, pum.